Ten dzisiejszy króciutki TikTok poświęcę odpowiedziom na pytania w różnych miejscach, pod różnymi filmami. Zadajecie różne pytania, w co my wierzymy, kim jesteśmy, czy możemy ochrzcić, czy możemy udzielić ślubu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc zebrałem to wszystko w jedno. Mam tu taką ściągę, więc czasami będę patrzył, żeby czegoś nie zapomnieć. I od razu powiem na początek tak. Jesteśmy jednym z kościołów protestanckich i wszystko, w co wierzymy, wszystko, czego nauczamy, to wszystko jest w Biblii. Niczego, co nie znajdziecie w Biblii, nie praktykujemy i nie nauczamy. No, oczywiście to nie oznacza wcale, że na przykład nie jeździmy autobusami, bo w Biblii nic nie ma o autobusach. Rozumiemy, mam nadzieję przynajmniej, że rozumiemy, o czym mówimy. Teraz odpowiedzi konkretne. Nie, nie chodzimy po kolędzie. Nie mamy takiego zwyczaju. W związku z tym nie chodzimy po prostu przed świętami Bożego Narodzenia, czy po świętach, bo nie wiem, kiedy to tam się dzieje, po kolędzie. My żyjemy jako wspólnota, więc my ciągle się odwiedzamy, ciągle jesteśmy ze sobą, ciągle jesteśmy blisko siebie, no i nie mamy potrzeby, żeby w jakiś szczególny okresie czasu gdzieś tam chodzić od jednego do drugiego, no i przy okazji pewnie wyciągać pieniądze. Nie, nie mamy tego. Było pytanie o opłaty. Ile my bierzemy za ślub, za pogrzeb, za chrzest i tak dalej, i tak dalej. Po pierwsze, my nie jesteśmy żadnym zakładem, który świadczy usługi dla ludności. Więc jeżeli mówimy o chrzcie, mówimy o pogrzebie, czy mówimy o ślubie, no to w odniesieniu do własnych członków, tylko i wyłącznie. Są oczywiście sytuacje, kiedy udzielamy tych usług, tak to może nazwijmy, ludziom wierzącym z innego kościoła, ale po uprzednim porozumieniu z pastorem czy starszymi tamtego kościoła. Nie jesteśmy w ogóle otwarci na to, żeby to robić, że tak powiem, dla wszystkich, którzy by chcieli. Jakie bierzemy opłaty? Żadnych. Podkreślam, żadnych. Jeszcze raz powiem, żadnych. Mało tego, najczęściej, być może był przypadek, że tak nie zrobiliśmy, ale ja nie pamiętam, dlatego mówię, że najczęściej pomagamy przy ślubie, przy chrzcie, czy też przy pogrzebie, po prostu dokładając do tego, właściwie do tej imprezy, która jest później, zawsze jakieś wesele, jakaś stypa, no, czy też spotkanie po chrzcie. Więc to nie leży po stronie tych, którzy odebrali czy to chrzest, czy to ślubu sobie udzielili, czy też rodzina, która właśnie kogoś pochowała. Raczej Kościół pomaga, biorąc na siebie większość kosztów, albo i nawet prawie całe koszty. Jeszcze było pytanie o ekumenię. Jesteśmy jak najdalej od ekumenii. Na temat innych kościołów się nie wypowiadamy, nie nasza sprawa. Czasami, jeżeli ktoś jako przedstawiciel danego kościoła mówi o rzeczach niezgodnych ze Słowem Bożym, no to mówimy, że w Biblii tego nie ma. Może to być protestant, może to być katolik, prawosławny, to nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli ktoś naucza niezgodnie z tym, czego uczy Słowo Boże, to bez względu na proweniencję takiej osoby, mówimy wyraźnie, że Biblia tak nie naucza. Nie jesteśmy ekumeniczni, jesteśmy antyekumeniczni. Dlaczego? Z tej prostej przyczyny, że tak jak mówi Słowo Boże, Jezus Chrystus wymodlił jedność pomiędzy braćmi i siostrami w wierze. Więc nie ma powodu, dla którego mielibyśmy z kimś usiadać, siedzieć przy stole i uzgadniać warunki, nie wiem, pojednania czy czego tam jeszcze. To nie wchodzi w rachubę. To jest niezgodne z tym, czego uczy Słowo Boże.
Były właściwie prośby o to, żeby pomóc w znalezieniu jakiegoś ośrodka, który mógłby pomóc wyjść z nałogu. Tak, pomagamy w tej sprawie również. Po pierwsze, pomagamy ludziom, którzy przyszli do kościoła, nawrócili się, są w kościele i są w trakcie rzucania swojego nałogu. W niektórych przypadkach trwa to tak, a w innych przypadkach trwa to miesiącami, a nawet latami. Mówię tutaj oczywiście o alkoholu, o papierosach, a nawet o pornografii, nawet o kawie, ponieważ ludzie mają bardzo różne zniewolenia, bardzo różne nałogi, no i nie krytykujemy kogoś, kto przychodzi do nas i no i po prostu ma taki problem. No staramy się mu pomóc. Robimy to zgodnie z tym, jak uczy Słowo Boże, modlimy się o tego człowieka, dużo rozmawiamy. Są przypadki, kiedy ludzie nie chcą pożegnać się z grzechem, no i sami odchodzą, no ale to jest ich decyzja, my na to nie mamy żadnego wpływu. Natomiast to, że ktoś jest u nas w kościele rok, dwa, trzy i gdzieś tam sobie podpala papierosa, to nie jest powód, żeby go wyklinać. To jest powód, żeby mu pomóc wyjść z tej trudnej sytuacji, bo to jest trudna sytuacja, bo ci ludzie często walczą z tym nałogiem i nie potrafią sobie dać rady. W zdecydowanej większości przypadków ten proces odchodzenia od nałogu kończy się w miarę szybko. Czasami się to przedłuża, tak, zdarza się. Pomagamy również ludziom niewierzącym, ale tutaj ta pomoc wygląda nieco inaczej, ponieważ człowiek niewierzący nie chce poddać się autorytetowi Słowa Bożego, więc pomagamy w znalezieniu odpowiedniego ośrodka. Tak to się dzieje, wysyłamy do takiego ośrodków. Różnie to bywa, niektórzy po drodze uciekają, inni wyłudzili nieraz od nas pieniądze i zniknęli. No trudno, nic na to nie poradzimy. Wyciągamy ręce, pomagamy i jeżeli ktoś naprawdę chce wyjść z nałogu, no to ma taką szansę, ma taką możliwość. Można powiedzieć, że w naszej działalności jesteśmy przezroczyści, absolutnie przezroczyści, ponieważ każdy może nas zweryfikować, czytając Słowo Boże. Może zapytać, dlaczego tak nauczamy, bo w jego zdaniem i jego zdaniem Biblii jest inaczej. Wtedy siadamy do Biblii, sprawdzamy. Na ogół jest tak, no, że ktoś nie doczytał, albo bardziej uwierzył jakiejś tradycji, nazwijmy to teologicznej, chociaż bardziej kościelnej chyba, no i wszystko się wyjaśnia. Nie jesteśmy hermetycznym kościołem, wręcz odwrotnie. Ale przynależność do kościoła nie jest jakaś obligatoryjna. Posłuchajcie, żeby się stać członkiem naszego bielskiego zboru, trzeba być w naszym zborze rok czasu, żeby być członkiem. Można przez ten rok być z nami, można brać udział we wszystkim, co się tutaj dzieje, ale wtedy nie ma taki człowiek praw, nie ma, aby decydować o losach tego kościoła. To nie jest tak, że my się boimy, to działa w dwie strony. Rzecz w tym, że my chcemy mieć człowieka, który jest sprawdzony, który wie, do kogo należy, ale też ten człowiek musi wiedzieć, co to jest za kościół. Można przyjść do kościoła, można zachwycić się, po tygodniu chcieć być ochrzczonym i chcieć być członkiem kościoła. No ale to są, jak to górale mówią, nasi górale to są łucucia. A my takich łucuciowych ludzi raczej nie chcemy, ponieważ te łucucia mijają po miesiącu, dwóch, trzech. No i co, panie? Panie, później trzeba się modlić. No, ale niestety może być za późno. Także wszystko, co usłyszeliście, jest prawdą i jest weryfikowalne przez Słowo Boże.